Zadbaj o wszystkie swoje wspomnienia, bo nie możesz ich już przeżyć. Te słowa Boba Dylana brzmią być może jak wyrok. Być może, ale nie w programie Gra Warszawa. Jakie to szczęście, że Romek Rogowiecki, nasz przewodnik po muzycznej Warszawie i jego goście, niczym strażnicy pamięci, nie pozwalają nam zapomnieć o muzykach i muzyce. I choć na chwilę przywołują klimat tamtych dni i lat. A kto będzie bohaterem dzisiejszej opowieści? Romku, zaczynamy. Miło mi jest znowu zagościć u Państwa i przedstawić, przypomnieć naprawdę fantastycznego artystę. Urodził się tu w Warszawie, chociaż większość życia spędził później w Poznaniu. Absolutnie fantastyczny showman. Tak jak on grał na fortepianie, nikt tak nie grał. Tak jak on szalał przy tym fortepianie, nikt tego nie potrafił. Doskonale śpiewał. Jak zapominał słów, to śpiewał, czyli z katem. Naprawdę genialny artysta, często zmieniał składy, grał rock and rolla, boogie, rhythm blues. Wszystko dla niego było łatwe i proste. Trochę zapomniany i niesłusznie, proszę sobie o nim teraz przypomnieć. Wojciech Skowroński. Boogie, woogie, rock and roll czy swing? Ta muzyka w mojej duszy tkwi. Aż mi weszła w obie krwi, teraz sąsiad ze mnie drwi, kiedy mówię, czego mi dziś brak. Odkąd Amerykanie wymyślili skat, przez przypadek zupełnie, bo jeden z piosenkarzy zapomniał tekstu, w związku z czym zaczął wydobywać onomateityczne dźwięki, co potem uczeni krytycy nazwali skatem. Skowroński podzielił ten pogląd krytyków, i ponieważ też czasami miał kłopoty z tekstem, skatował. Mistrz skatu Skowroński. Nigdy się nie poznaliśmy z panem Skowrońskim, może nawet i żałuję. Bo bardzo mi imponował, uważam, że był znakomitym pianistą. Showmanem był się. Showmanem, z katem fantastycznie śpiewał. Jest taki numer rock and rolla, każdy zna, to jak on tam wywija tym skatem razem z tymi klawiszami leci, to po prostu no, numer światowy. Warszawie i mieszkał ze swoimi rodzicami i rodzeństwem na Podwalu. Z rodziną przyjechali tutaj do Poznania, gdy miał 5 lat. Jak jeździł na koncerty i imprezy, z wielkim sentymentem przechadzał się po ulicach stolicy i nawet pamiętam taki moment, kiedy pojechaliśmy razem. Pokazał mi to miejsce, gdzie mieszkał. Przywoływało to wiele miłych wspomnień. Podziwiałam go przede wszystkim, jeśli chodzi o stronę muzyczną, za swobodę i lekkość, z jaką improwizował, za niesamowity śpiew z katem, który to tak mogę powiedzieć na marginesie, czasami wtrącał, jak zdarzyło mu się zapomnieć tekstu i nikt nie był w stanie rozróżnić, co powinno tam w tym momencie wystąpić, a co nie. No, miał po prostu tą lekkość. Wzorował się, czy nawet nie wzorował, bo zawsze był wielkim indywidualistą, nieskłonnym do kompromisów i jakichkolwiek ustępstw, ale słuchał bardzo dużo muzyki Jamesa Browna, Otisa Reddinga, Ray Charlesa. Tutaj król, tam błazen, temu w oczy wieje wiatr. Za firanką złudzeń, codzień inni ludzie, codzień inny układ. Wojtek starał się w Poznaniu do średniej szkoły muzycznej, żeby chodzić na fortepian. Ale były takie czasy, że trzeba było mieć odpowiednie, nie wiem czy przygotowanie przedtem muzyczne. Wojtek był amatorsko grał na początku swoje boogie-woogie i to im się nie za bardzo podobało, więc nie chcieli go do tej szkoły przyjąć. Ale była taka sytuacja, że można było wziąć drugi instrument,
żeby uczyć się na fortepianie, żeby mieć dodatkowy fortepian. No więc dali mu klarnet, którego bardzo nie lubił. Z Wojtkiem ja grałem w takiej kapeli Dixielandowej Storyville Jazz Band w Poznaniu na fortepianie. A że nie byłem pianistą, kończyłem szkołę na akordeonie, no to Wojtek mi tam czasami pomagał z lewą ręką, bo tam na akordeonie to same guziczki z lewej. Wojtek miał bardzo dobrą lewą rękę bugiłki i uczył mnie, jak mam grać na tym fortepianie. Przygodę swoją muzyczną Wojtek zaczął od festiwalu młodych talentów, gdzie został wyróżniony i występował z czerwono-czarnymi. Wojtka Skowrońskiego też właściwie poznałem, tak mi się wydaje, prawie w tym samym okresie, w którym poznałem Kasię Sobczyk. Wojtek mieszkał w Poznaniu i Wojtka pamiętam drugiego konkursu Szukamy Młodych Talentów. On wtedy jeszcze nie grał na fortepianie. Czerwono-czarni też go od czasu do czasu zapraszali na jakieś takie większe koncerty. Zaczęło się od Nowych Polan. Wojtek chyba już był wcześniej w Łodzi i po jakimś czasie przyszedł do mnie Hubert Szybczyński do domu i mówi: słuchaj, dzwonił Wojtek, żebyśmy przyjechali razem do Łodzi. Że jak będziemy siedzieli w tym Poznaniu, to tak nic nie zrobimy, a tam kapela się szykuje z zawodowcami. I mówisz, tam Wander będzie Nebeski. Ja mówię, Jezu, no nieźle. Pojechaliśmy na dziko. I Wojtek w ten czas nie grał na fortepianie, tylko ja miałem grać na organach, a on był jako wokalista. Zespół się w każdym razie Nowy Polanie rozpadł i Nebeski wymyślił coś, żeby stworzyć następną kapelę. Jeszcze nie ABC, jeszcze że nie nazywaliśmy się ABC, tylko O. No i nagraliśmy pierwszy utwór Huberta Szybczyńskiego, 101-203. Taki funkowy, no fajny numer. W jakimś czasie też zaczęło się coś psuć. Andrzej Nebeski wymyślił, może jakąś dziewczynę byśmy dobrali. Pierwsza jest kompania nasza, nie żałuje lub ty. To kompania idzie nasza, trudni podną prób. Z Wojtkiem Skowrońskim poznaliśmy się w Szczecinie przy eliminacjach na Festiwalu Młodych Talentów do Złotej Dziesiątki. Ale potem spotkaliśmy się, gdy ja doszłam do grupy ABC Andrzeja Nebeskiego, a Wojtek tam już właśnie był. Fantastycznie grał na fortepianie, śpiewał. No, wyjątkowy rzeczywiście. Nie był zbyt długo akurat w zespole. Myślę, że miał jakieś plany w stosunku do siebie. Chciał grać inną trochę muzykę, a on grał takie rock'n'rolle, mówi. Fantastycznie zresztą. Po odejściu z grupy ABC Wojtek utworzył zespół Blues Trio i z tym zespołem nagrał swoją pierwszą autorską płytę. Po tym zespole powstał Blues and Rock. Blues to zawsze blues jest, nigdy nie zawiedzie i choćby nawet mógł mieć życie same w. Z Wojtkiem Skowrońskim poznałem się w roku 71. Zadzwonił do mnie, aby się spotkać, zaproponował mi współpracę, zapytał się, czy znam basistę, zaproponowałem Andrzeja Iskrę. Wojtek był tak pracowity, że codzienne próby odbywały się od godziny 11 do 16. Trwało to prawie 2 miesiące. Zależało mu bardzo, żebyśmy doszli w pewnym sensie do perfekcji. Zaczynaliśmy współpracę z nowym menadżerem, Maciejem Dobrzyńskim z Warszawy i rozpoczęły się nasze częste wyjazdy właśnie do Warszawy. Zaczęliśmy grać w
klubie Stodoła, w Rivierze. Oczywiście latem przez 2 lata graliśmy, mieszkaliśmy w Rivierze, a graliśmy w Stodole. Publiczność nas uwielbiała, tym bardziej, że skład zespołu, bo graliśmy zawsze po 2 zespoły, były również warszawskie. Bardzo miło wspominam naszą współpracę z zespołem Ben i Beck. Spędzaliśmy mnóstwo czasu razem w klubie. Możliwość wyjazdu do RFN po raz pierwszy w ogóle w życiu mieliśmy okazję wyjechać na tak zwany Dziki Zachód. Maciej Dobrzyński specjalnie kupił samochód dostawczy i w 1972 roku pojechaliśmy do Kolonii, aby wystąpić na imprezie organizowanej przez Westdeutsche Rundfunk. No i Wojtek zrobił tam naprawdę niesamowity występ. To był prawdziwy show. Oni się nie spodziewali, że polski zespół, który przyjeżdża za żelaznej kurtyny, może dać takiego czadu. Publiczność wręcz oszalała. Graliśmy bardzo ostrego rock'n'rolla. Często Wojtek musiał śpiewać troszeczkę skatet, ponieważ oni nie rozumieli. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz, nie jest tego. I wszyscy klaszczemy, proszę. Wojtek był moim bliskim kuzynem. Można powiedzieć, że wychowywaliśmy się razem. Rozrabialiśmy co niemiara. Połączyła nas estrada pierwszy raz w Klubie Odmowa. Współpracowałem z Wojtkiem jako akustyk. I od tego się zaczęła nasza przygoda muzyczna, moja, która trwała do 1974 roku. Bardzo dobrze! I proszę! Wyjeżdżaliśmy również do NRD dawnego, gdzie zagraliśmy naprawdę olbrzymie koncerty, między innymi rocznica powstania NRD. Graliśmy na Alexanderplatz, gdzie było prawie 250 tysięcy publiczności. Zawsze pełen muzyki, dużo ćwiczył, jak już byłam starsza, nawet pytał mnie o zdanie, co myślę na temat pewnych jego nowych rozwiązań. I pamiętam jak dziś, jak siedziałam i zawsze próbowałam mu powiedzieć, że powinien jakoś tak bardziej linijka po linijce rozpatrzyć każdy dźwięk, każde słowo. A on nigdy się z tym nie zgadzał, zawsze uważał, że to wszystko musi być spontaniczne, szczere, nawet jeżeli jest troszeczkę chaotyczne, ale jest nieprzekłamany. Widziałam, co on robi z klawiaturą, jak szatan na niej wymiata, jak on to mówił. Ja to się cieszę, byle czym. Byle co go cieszy. Ja to się cieszę, byle czym. Byle co go cieszy. To może być fakt, że kwitnie ma. Ja to się cieszę, byle czym, to Dąbrowski Midian. To też śmiesznie, bo Andrzej Dąbrowski mnie zaczepił na Myśliwiecki. Mówi, Grzesiek, sobie mam tu taką muzyczkę, no posłuchaj tam z kasety coś, no. Ja mówię, no fajnie, a może byś coś tak skrobnął, no to skrobnąłem i jakoś poszło. A ponieważ jednak sitwa działała, bo menedżerem Wojciecha Skowrońskiego był mój wuj, brat mamy, Maciej Dobrzyński, no to ja poprzez tego wuja, prawda, no jakoś trzeba kombinować, bo inaczej to człowiek się nie przybije. No i potem jeszcze było, ludzie coś nam tutaj nie gra. Ja to się cieszę, już powiedziałem. No, bardzo zdolny facet, chociaż z niektórymi tekstami moimi brutalnie się obchodził, bo jak mu coś nie pasowało, to wyrzucał. Ja to rozumiem, ale nie dawał znaku o tym. I potem ja słuchałem i nagle słyszę, że jakoś inaczej, że to była puenta, to coś, no ale jak nie pasowało. Było pianistów wielu, ale nikt nie grał tak jak Wojtek Skowroński. Wyjątkowe wyczucie fortepianu. Pomiędzy nami, Beatlesami, chodziło takie powiedzenie: Jerry Lee Lewis może uczyć się od Skowrońskiego.
Co prawda nie grał nogami na fortepianie jak Jerry Lewis, ale niewiele brakowało. Taki dynamit w graniu, wyjątkowa technika. Mało kto wie, że Skowroński był leworęczny, ale zmuszony do tego, żeby być praworęcznym, miał obie prawe ręce. Potrafił grać prawą ręką akompaniament, a lewą melodyjkę, co było ewenementem jak na owy czas. Skowroński, wspaniały rock'n'rollowiec. Nie mam sił, brakuje mi czuł, za ile dystans nie przejdę go. Nieważny mój bilet, pokrycia mu brak i tylko z tobką obiegam wciąż. Hej, hej, każdą wianę zepro na to i rok. O, tak tylko przedtem muszę ruszyć stąd. Muszę oddać długi swój egzamin zdać. Tyle muszę zrobić, żeby ruszyć w świat. To moje ABC, tak zacząć chcę. Leszek, gitara! Wojtek był bardzo wymagającym i bardzo precyzyjnym wykonawcą i tego wymagał też od całego zespołu. W czasie występów musieliśmy bardzo uważać na to, co się stanie, ponieważ Wojtek często wprowadzał jakieś zaskakujące momenty, przede wszystkim improwizacje. Uwielbiał dialogi między instrumentalistami, przekomarzania się, wciągał publiczność do wspólnej zabawy, do śpiewania. Pamiętam, że przed jakimś utworem graliśmy wstęp funky, a on w tym czasie zachęcał ludzi do gry na bongosach. Chyba było w Domu Muzyki Zabrze. Spotkałem go na koncercie Dinozauru, bo Franciszek Walicki też go tam zaprosił. I on śpiewał chyba też ABC Boogie. No on był charakterystyczny bardzo, bo to... Nie wiem, czy ktoś grając na fortepianie śpiewał w Polsce przed nim. To była rzeczywiście sygnaturka Wojtka. Pamiętam ten występ w Sopocie jego, w czasie koncertu Dinozaurów i szkatem śpiewał. Do takiego wyciszenia, potem znów bardzo dobre rzeczy robił Wojtek. Pierwsze próby z Tomkiem Dziubińskim zaczęliśmy mniej więcej około kwietnia przy ulicy Szelongowskiej, gdzie mieszkał Wojtek. No i spotykaliśmy się dosyć często, aby szybko opracować cały repertuar do nagrania nowej płyty. Wojtek wtedy jeszcze śpiewał utwory, nowe utwory zupełnie, śpiewał z katem, ponieważ nie mieliśmy jeszcze tekstów do tych piosenek. I pod koniec roku w studio nagrań Giełda w Poznaniu powstała płyta Fortepian i ja, która została przez pismo Jazz Forum uznana za najlepszą płytę boogie-woogie w Polsce. Od czasów ABC ponownie spotkaliśmy się jako zespół. Zaczęły się próby, ale mówię, słuchaj, jak tam Wojtek, będę ty grać na pianie, gdzie, no kurde, ja będę trochę ci tam zawadzał. A on mówi, daj spokój, będziesz grał zupełnie inne partie muzyczne, a ja będę robił to, co robię zawsze. No i to miało i grę, i rytm. No i nagraliśmy razem tą ostatnią płytę, jak się bawić. Będzie tato, będzie inna. Nie będę sobie włosów z głowy rwał. Taka kolej być powinna. Najpierw stracisz, żebyś potem brał. W 1985 roku, kiedy brałem ślub z moją żoną Romką,
Wojtek przyszedł z Teresą i z Grażynką na mój ślub i zrobił mi naprawdę niesamowitą niespodziankę. W Urzędzie Stanu Cywilnego usiadł za fortepianem i w momencie, kiedy mógł zagrać, zagrał kilka naszych rockowych utworów. Goście moi zaproszeni na ślub, no byli wszyscy w szoku, że coś takiego się wydarzyło, że taki artysta przyszedł i zagrał dla mnie. Wyjeżdżałem często z Polski na kontrakty zagraniczne, ale w porównaniu do innych zespołów, kiedy bandliderzy się obrażali, z Wojtkiem mieliśmy znakomite relacje. Muszę powiedzieć, że często bywał u mnie na różnych uroczystościach rodzinnych ze swoją małżonką Teresą, jak również ja bywałem jeszcze jako kawaler u niego w domu. Wspólnie spędzaliśmy Sylwestra, bawiliśmy się z jego świetnym pieskiem, miał takiego baseta, który był bardzo przyjacielsko nastawiony do ludzi. Wojtek lubił zwierzęta, miał psa oczarka podhalańskiego, Pufę, która to czasami nawet jeździła z nami, jeżeli było miejsce w autobusie na jakieś krótsze trasy poza Poznaniem. Hity płyną na parkiecie tłok, a facet za kurtyną czujnie śledzi każdy krok. I dalej tak do rana, póki starczy sił. Oj, Danasz, moja Danasz, żebyś się nie urwał film. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz? Nie jest tego wart. Bardzo kochał swojego pieska Czabałka, ale on był troszeczkę takim rozbójnikiem. I kiedy Wojtek posadził przed tarasem 80 begonii, to piękny dywan kwiatowy. I kiedyś wychodzę i patrzę, a tam same dziury w tych begoniach. Ta płyta nagle zwalnia bieg, żal za gardło chwyta, pusto w głowie, pusto w szczęk. Lubił odkrywać nowe rzeczy, lubił próbować nowych rzeczy. Na przykład mieliśmy okres, że jeździliśmy dużo konno, wspólnie wyjeżdżaliśmy za Poznań i tam żeśmy sobie regularnie w weekendy jeździli, czy pograliśmy w tenisa, blisko niedaleko domu mieliśmy korty tenisowe, czy pływanie wspólne. Wojtek był bardzo fajnym kolegą. Naprawdę, na scenie nigdzie nie mieliśmy żadnych niedomówień, czy ktoś dobrze zagrał, czy źle zagrał. On zawsze mówił, że było git. Wojciech Skowroński chodził własnymi muzycznymi ścieżkami. Miał swój styl, kochał to, co robi, a kiedy pojawiał się na scenie, był wulkanem muzycznej energii. Na jego koncertach zawsze coś się działo. I co najważniejsze, potrafił się cieszyć, o czym z taką pasją śpiewał. Gra Warszawa zawsze. Ja to się cieszę byle czym. Co to cieszy? Ja to się cieszę byle czym. Co to cieszy? To może być tak, że kwitnie mak i jak co chciałbym w biznesiach. I słońce co rozlepia mi na twarzy biegnie 303 i gram co mi na głowę spadł. Dziurawy tak na wróble strach, pieczony wrób kumla ślub i czarny koty krzywe J. Bo ja to się cieszę byle czym.